Witam, witam w filmie z Minecraft'a. Otóż wczoraj wyszła oczekiwana już od dłuższego czasu wersja 1.21. No i co? Zmieniono system, nowy system rajdów i farmienia efektu Bad Omen. Teraz już nie otrzymujemy go w formie tutaj ikonki Tylko właśnie w formie potionki złowieszczej Więc hmm, Więc jest to o wiele bardziej fajniejsze O wiele naprawdę bardziej fajniejsze Co ciekawe Nie trzeba już też bić pillagerów Żeby zabić, żeby zdobyć efekt bad omen można zrobić tak, żeby właśnie e, farma efektu Bad Omen była Awk. Ja tu sobie Awczyłem przez jakąś ponad godzinkę. Jak mnie nie było w domu, to sobie tutaj zostawiłem włączony komputer. I zobaczcie, nafarmiłem. E, czekajcie, zabiję tych tutaj gamoniów. zabiję tych dziadów I właśnie zobaczcie ile tutaj już mam Bad omen 5 razy Bad omen 5 5 razy e, 9 razy Tutaj bad omen 4 Już mam 8 razy Zły omen 2 mam na Drugim poziomie 8 mixtur 11 mixtur tych mixtur mam I 8 Zły omen na trzecim mam 5, hmm, więc można sobie tutaj poawczyć. Nie trzeba ich zabijać, dzięki czemu nie wypada pełno kurz, bo. I właśnie dzięki temu, że można teraz farmić efekt bad omen, będąc nawet afk, nie trzeba, nie trzeba zabijać piladżerów, można ich spowodować, żeby tam spadali na hopery i się zabijali, czyli można robić afk farmy bad omen po prostu. Jeżeli macie farmę efektu bad omen, to możecie sobie zrobić miejsce do afka na wysokości tej platformy, gdzie kiedyś gdzie biliście moby i tam wam mogą na hopery spać zobaczcie ja w ten sposób nafarmiłem pełno butelek więc jakby tak poawczyć tak dosyć sporo czasu to można naprawdę sporo efektów butelek złowieszczych nabić więc można zrobić farmę efektu Bad Omen ze złowieszczymi butelkami i to jeszcze na awku z plusów takich jeszcze do um, tego sposobu farmienia Bed-Omen, który teraz wprowadzono z tymi butelkami, jest taki, że wcześniej jak wbijaliśmy efekt Bed-Omen na farmie efektu tegoż efektu. E Mogło nam się zdarzyć, że gdzieś zdedaliśmy z tym efektem Bad Omen idąc na farmę totemów. Mi się osobiście bardzo często zdarzało, że gdzieś tam zdedałem z tym efektem Bad Omen i on mi zniknął. Czy tam też e, użył mi się totem i efekt się spierdzielił. Natomiast właśnie e, zmiana na te butelki jest zmianą na jak najbardziej na plus, ponieważ właśnie te butelki sprawiają, że nawet jeżeli się zginie, nie tracimy efektu, but omen ma, bo mamy go w złowieszczej butelce, a nie a plus jest taki, że wystarczy zabić jednego pillagera i nawet i nawet wystarczy jeden, słuchajcie, pillager z banerem i może wskoczyć efekt Każda, każdy poziom efektu Bet Omen jest na daną butelkę, nawet piątka więc plus jest taki że właśnie nie trzeba jak debil e, e, czekać na pięciu piladżerów jak do tej pory było, że w, że wiecie, że trzeba było zabić pięciu z banerem, żeby piątka wskoczyła, nie? Tylko od razu potrafi wskoczyć Bet-Omen 5. To jest jak najbardziej na plus, bo jak wiecie, no te pillagery z banerem respią się niezwykle rzadko i jak we wcześniejszej formie farmienia Bet-Omen musieliście czekać nie wiadomo ile na ten Bet-Omen 5. Tak tutaj już zobaczcie mam 10 butelek złego Omenu 5. Więc <laughs> plus jest taki, że tego nie stracę, a już za jednego pillagera z banerem dosta mogę dostać BET Omen 5. To jest jak najbardziej dla mnie na plus. Ja lubię farmić totemy, więc yy, tym bardziej teraz mi to sprawi przyjemność. Bo kilka buteleczek i mam już bardzo dużo totemów. Yy, wyfarmionych na drugiej farmie totemów więc no jak najbardziej plus minus tej zmiany na 1.21 jest taki że jak mieliście farmy yy, totemów yy, stakujące fale to one już nie działają więc no niestety miłośnicy tego typu farm no niestety będą zawiedzeni ale Właśnie ci co mają farmę totemów, że trzeba podejść z, z efektem i go i odpalić na jazd, to mogą być i właśnie farmy totemów e, takie jak ja tutaj mam na swoim singlu teraz lepiej zdecydowanie działają, bo po prostu nazbieram sobie tych butelek tutaj i po prostu na farmie totemików. Że nam zależy na totemach najbardziej, no to jak najbardziej to jest na plus. Oczywiście, jeszcze tam w tych komnatach próby można to wykorzystać. Ja osobiście będę to wykorzystywał bardziej do farmienia totemów na tej farmie, którą tutaj już mam. I w ogóle dzięki Tidjimi muszę podziękować Tidzimiego, że uspokoił mnie w kwestii tej farmy. Yy, totemów, którą tutaj mam. Bo. Ja miałem takiego stracha o tą farmę, że ona mi się zwali. Ja nawet kiedyś na liveie jego się spytałem, czy jak się zmieni ta wersja, czy tego typu farmy to temu będą działały. Uspokoił mnie, że będą działały, więc i powiedział, że nawet lepiej. I miał rację, miał rację, naprawdę. Zobaczcie sobie tutaj. Ja tam miałem butelki, ale. No w sumie można by iść po parę butelek. Na koniec tego filmiku sobie sfarmimy jeden rajd. O, matko jedyna. Ale powiem wam, że naprawdę. Naprawdę jest to genialne. Moim zdaniem ta zmiana jest jak najbardziej na plus Zwłaszcza, że... Nie trzeba jak głupi. O! Mamy 10 takich butelek. To jest niesamowite, właśnie. Moim zdaniem, zmiana na plus. A też yy, można uniknąć takiej sytuacji, że jeżeli w pobliżu farmy, to mamy jakąś wioskę. To przypadkowo e, wlecimy do jakiejś wioski nam się rajd w niej odpali, więc to też jest na plus, że na przykład powiedzmy, że ja lecę sobie tędy, nie? Czy gdzieś właśnie miałem wioskę? Powiedzmy, że tu byłaby wioska, ja bym tu przeleciał z efektem Bad Omen. To automatycznie na tą wioskę zmarnuję sobie efekt bad omen, a nie użyję go na farmie tutaj totemów więc to też jest na plus że w tych miksturach są te e, efekty bad omen bo <laughs> lepiej to zdecydowanie też działa, bo wiecie jak y, przelatywaliście kiedyś nad wioskami, a mieliście efekt bad omen no to kurde zmarnowaliście go na wioska, a nie na farmę najazdów, nie? Więc tego typu farmy totemów działają, nawet powiem lepiej, bo kilka miksturek sobie golniecie, kilka najazdów zrobicie i macie w cholerę totemów. Ja na przykład, zobaczcie, wczoraj wczoraj sobie tu poba się pobawiłem z tymi miksturkami i zobaczcie, mam prawie całą podwójną skrzynię, skrzynię totemów. Trochę inaczej to działa, bo teraz trzeba poczekać, aż się to odliczy. Natomiast, no, moim zdaniem, no, jest to mega sztos. Nowy system najazdów i efektu bad omen jest dla mnie obłędny. Obłędny, naprawdę. Już na live mnie to wczoraj zjarało, bo... Wczoraj właśnie się dowiedziałem, że jest nowa wersja, to od razu chciałem to przetestować. Na początku oczywiście nie ogarnąłem, jak to działa. Ale moim zdaniem musiałem ogarnąć, jak to działa, ale kurde, moim zdaniem powiem Wam teraz, farmienie totemów na tej farmie będzie tylko przyjemnością. No, tak więc ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. I co? Zostawcie subika, lajeczka, komentarzyk. I co? I widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć, cześć!